kim ja jestem? Dobra. Ropuch. Trenerko. Nie mamy ropucha. Trenerko. Ma to na ropucha. Co? Kto jest tego ropucha? No tu może z dzieciarmi może coś weźmiemy na ropucha. Ja chcę być... Nie, ja nie chcę. Chcesz być ropuchem? Nie. Ja nie wiem, jak to się tam ktoś mi... Bo ja dwóch naprawdę takich zdolnych chłopaczków już tu umiejscowiłam, bo jest wilk i smok. Ale to ten synek smok? Tak, no nie mam czasu. Ale smok potem będzie... Ale no to dobra, bo lecimy po kolei. Mamy kreta. No dobrze. Tak? Przepraszam. Ja chcę być smokiem, ale byś musiała być chłopakiem. Słońce mi świeci w oczy. Mamy kreta, nie mamy ropucha. Chyba powiem... O, to smoczy. Mi do bani nie wypada. Ale jak się nie pamiętam, to ropuch też grubo jedzie. Grubo jedzie z kretem? No, jest grubo. To nie może być. Nie, musi być ktoś. No a ten może... A mi się nie pasuje księżniczka. Misiek, no. Na ropucha by dał radę, nie? No co, nie? No mówię. To weźmy. Na to ropuchem misiek jak nic. Oni by sobie... A z Łukaszem sobie pogadają śmiesznie, będą wyglądali. No. Bo Łukasz jest taki postawny, niski. Mieli chęcia? Misiek? Czy będą mieli chęcia? A czy Łukasz już się zdecydował. A misiek to wie, że no to mój syn jest. No, on po prostu musi. Tak jak moje dzieci i moja żona. No, tak. No, misiek musisz wejść i zagrać ropucha i koniec. To wpisuj. Był na bitkach na ulicy. No. Że niby co? Że niby za dużo wyrosłam? I co? Musisz więcej uczucia jechać. Przepraszam, że cię reżyseruję teraz. Ale musisz to, wiesz, tak. Z jaj. Bo ty czytasz teraz. Wiesz o tym? Przecież jeszcze nie umiem tego. Aha, bo ty nie umiesz tego. No ja myślałem, że to... Nie, bo my tej roli w ogóle nie graliśmy. No dlatego czytam tak co tam co pisze. Wiesz, to jest tak, że no tutaj kurde musi być tak, jak dzieciaki czasami grają. Że one już tak wybuchają prawie, nie? Ściąg! No prawie, że. Coś w tym skrócie. Jest łaski, sama sobie. Widzicie, jak to jest, jak reżysera teraz ktoś strofuje? Tak, teraz się poczuwa dopiero. Nie, no to jak to przeanalizujesz, to udźwigniesz, no przecież jaki problem. Nie, tylko że ja po prostu pierwszy raz to mogę tak. Albo zupełnie taka. Ja tak podobno do żadnego kreta. Ale przepraszam, czy to nie widzieli państwo? Ale to później może. A nie, a potem będę normalnie mówić. Albo i. Nie, bo to jest tak, że... Bo oni są przerażeni, suma summarum. Że niby co? Że niby za duża wyrosłam? Zgiemy ziarenko? No tak. Że co? No, a nie taka... Nie, to... Matka Calineczki. Matka Calineczki bierze ziarenko z GMO. A to matka. I ona może tak, i ona może być taka w ogóle... No co? No nie. Taka w ogóle. I wcześniej calineczki nie widać. Nie? No nie, no dlatego mówisz taki monolog. Mama, szkoda. Teraz... Dobra, w porządku. Super. Zagrasz tak calineczkę. A skąd wiadomo będzie, że to calineczka? No bo będzie ubrana po calineczkę. Gdzie mówi? Chodzi calineczka? To nie mówi. Gdzie mówi? Ale to się będzie wiązało, to się będzie wiązało z ropuchem i kretem, bo oni wcześniej przed nią wieją, tak? Tak. Ale przecież nie widać calineczki. Zaraz pana narzeczona ma na imię calineczka. Zaraz. Czy to znaczy, że mamy tą samą narzeczoną? Na to wygląda. Dawno pan przed nią ucieka? Będzie już z miesiąc. No to wszystko jasne. Padliśmy ofiarą oszustki matrymonialnej. No, bo pan mi dał tu jakieś ogony i tak siedzi bez niebusiawelka. Weź tego psa z... Nie no, to fajnie, no. Tak, Amelka? Możemy tak spróbować. No dobrze, no ja jestem, ja się... A nawet przeciw. Ja jestem, to jest bardzo, bardzo dobra koncepcja. Tak, bardzo dobra koncepcja. Czy koń mnie słyszy? To bardzo dobra koncepcja. Poczekaj, ale właśnie dałaś kretowi, a kret jak to kret? Nie, nie dałam. No ja, właśnie prywatnie. O! W scenariuszu była. No, okulary do kreta są zajebiste. No. Rozwałeś. Trawka panu nie przeszkadza? Trochę. Zerwa się? Ale nie, no to tak. Żeby ogarnąć. Ogarnąłem was. A nie można nas w takich sytuacjach podglądać. Ja sobie właśnie tu kret resztę wyciągam. Słuchajcie, muszę sobie tutaj zrobić kreszek. Chłopaki, wy powtarzajcie tekst. Nie chcę was straszyć, ale żeby... Ale było... tak jak powiedział... A potem? Pierwszy asystent reżysera.
długa noga. Reżysera powiedział, że tak naprawdę tylko wstęp jest grany jako z jednego ujęcia. Ale może... A resztę to możemy rypać. Tylko ten wstęp musi być do momentu, aż praktycznie tekst krecika wpadnie ten pierwszy. A mnie tak już nie ma na czas. Jesteś. Ale słuchaj, bo to jest tak, musimy zawsze robić na zakładkę. No, że musisz tak, przejść tak. Dalej niż nie możemy przejść. Ale tak to co robię. Dziewczyny, lecicie. Antoś, chodź tu. Chodźcie. Chodź, możecie iść. Pomału. Tak pomału wystarczy? Nieważne, jak teraz musimy tylko zobaczyć, jak ten. Gierd się wybrał. Jest to rozwiązanie swego rodzaju. Chyba już po czesku, a w tle był lektor, nie napisał to. Ulotnij pochodźko. Zobacz na mikrofon. No i najważniejsze jest to, że to samo działa. O Boże. Ty, najważniejsze, że kurna Bazel powiedzi, że jest taka inicjatywa. Mi się to tak spodobało, mówię, chodź, bo nie miał czasu tutaj. A wiesz, tak wiesz, jak długo mnie namawiali? Aśka z tą, z Gośką? 3 minuty. Tak, a z miesiąc. I ględziły. Taki oporny, bo jeśli tak, bez castingu się dostałeś. Gośka przychodzi do Orec i mówi, Bazel, masz grać księcia i koniec. Gośka tego księcia, nie? No i się zgodziłem, głupi byłem na ognisku, nie? Gitarra. Będzie pan zadowolony. Ile to będzie trwał ten cały film? Półtorej godziny, to pełnowymiarówka. O, tu panie się załapały na film, widzę dzisiaj. No proszę. Ty nie mów tak głośno, bo się będziesz musiał garze wypłacić. Gdzie byś chciał zapłacić? Ja mam tam krótką kwestię, tam wiesz, tam parę zdań tylko. Dobra. Tu. Tam, ale ona stoi tu. Idzie do mnie, w moją stronę. No ona poszła tak, ale ona poszła w tą stronę, wiecie, teraz. Ona nieważne gdzie ona, bo my nie śledzimy jej wzrokiem, bo my już się zajmujemy chichraniem. Tylko jak ona stoi i mówi dobranoc, to stoi tutaj. Musimy patrzeć na nią tutaj. Widzicie tą roślinkę? No. No dobrze, ona na nią stoi. O Jezu, co ja tu robię? Mila, albo Mila, no Mila. No to mi tylko trzeba dać tu bliżej. Nie może siedzieć na kolanach. Musisz stać tak jak wtedy. Tu stałem kolana. O, dobra. I nie gadasz nic, nie poprawiasz też Asi, jak się pomyli. Całą sprzętę? Nie. Antek, możesz założyć spodnie, już koniec. Nie masz tego, bo już jesteś człowiekiem, chcę powiedzieć, jak siadasz. A no. No to ja ci to zdejmę sobie spokojnie. Koczysz. Tak, Jula, co? A takie fioletowe kwiatki? Nie, już masz piękny bukiet i... No tam ostrożnie, żeby ten ogon nie... Hubert, ostrożnie. To. Dobra. Ciągnij czego trochę? Troszeczkę. Tylko. No dobrze. Tu i tak na początek nie będzie ci widać za bardzo. Dobra. Teraz tak. Hubert, stań tutaj. Gdzie? O tu. Jeszcze. O, gdzieś tu. Dobra, okej. Musimy to kiwnąć nawet, żeby on podszedł do ciebie. A ty Jula stoisz i nie wiem, patrzysz na kamerę i sama nie wiesz co zrobić. Odważniej. Tylko nie tak szybko, dobra? I normalnie podchodzisz, nawet kiwnij do niego, siadasz i zaczynacie dialog. A ty ciągle za nią musisz iść blisko, tak? Bo ja was lubię wtedy, nie? A tutaj jesteście bardzo blisko. No, jeszcze raz. No, na miejsca. Bobby, wstań. Chwileczkę. Czy sugeruje pan, że moja córka jest niezbyt mądra? Ja nic nie mówiłem. Ale pomyślał pan. Proszę mi przyrzec, że Marcelina... Amerka. Następne przedstawienie zagra kogoś miłego i sympatycznego. Pomyślimy. Amelko, idź kup sobie loda. Jaki to słodki dzieciak, prawda? Proszę, gramy dalej.
Dobrze, tylko ty tam musisz być bardziej zdenerwowana na początku, bo potem jak mówisz do Amelki, już jest super, nie? I to jak mówisz jakiś słodki, to jest jak ekstra. Ale na początku to musisz być bardziej zła na tego reżysera. Co? Nie, ale tak bardziej wiesz. Nerwowa. Jak śmiesz, reżyser musisz odwracać głowę do osoby, z którą rozmawiasz. Bardzo bym prosił. Ja mam donośny bardzo głos. Masz donośny głos i to jest właśnie to ci się chwali. To ci się bardzo chwali. Tutaj tylko gramy jedno. A to gramy będziemy ten? Tylko z kranu, czy jeszcze z pojedynczych też? Tak, też. No to tam krótkie ujęcie. No, bo to za Melką tylko. Jezu, jak komary są... Znaczy te wszystkie, które będziemy grali ze statywu, to już ich tu nie będzie, nawet nie może być ich tutaj, bo to jest pusta przestrzeń. Nie? Jasne. Jedne, ale Amelka to dwa zdania mówi w sobie. Ano. A ja mówię jedno. No i pół. Półtora właściwie. No masz, ale za to jakie ważne masz ten. Ale jakie ważne kwestie. No i czy ta Amelka? Panie reżyserze. Panie reżyserze, pan spojrzy w prawo. Chodźcie serdecznie. Bardzo miło. Ale ja na prawo nie będę oglądał się. Nie, ty się w ogóle nie oglądasz. Mówię tylko do... Tak, mamy, rozmawiamy z tym ciosem. Tak, weźcie tego badyla, zerwicie. I tego też. Dobra, okej. Okay. Thank you. Very much. Dobra, widać was. Musicie w ogóle... czekaj, dobra, Patty, okej, właśnie. Dobra. Scena druga, ujęcie czwarte, start. Słuchajcie, ja nie wiem jak wy, ale już mam dosyć babrania się w tych obrzydliwościach. Faktycznie, całe ubranie mi od tego przyśmierdło. Oh, nie mówiąc już o zniszczonych dłoniach. Przecież majątek wydajemy na kremy do rąk. Patrycja do jasnej. Ta-dam! Teraz ty mówisz. A dla kogo my robimy te wszystkie wywary? Dla nas... Dobra. Wargi Turka, Nostatara i wam to robię. Moja wątroba to jest taki buraczek malutki. Nie mam. To mnie niosła kocie mi zgubiła. Mogę zmawiać tą jedynkę? Tak. A w ogóle może Nikolę wynajmę, tam i dalej leży Nikola. No i ty pominaj czas. Ty musisz być z nami, bo potrzebujemy zawsze asystenta technicznego do tego klapaczki. Nie ma kto klapać. Dobra, powiedzcie co dziewczyny. Dobra. Mogę klapnąć? Chwileczkę. O, kogo ja widzę? Smaczka. Smoczek i ekipa krasnalowa. No, zaraz będziecie się ubierać, także nie wiem. A gdzie byście chcieli? Dobrze, to połóżcie, dajcie sobie tutaj tak wszystko, co można. Ja zrobię takie miejsca. Na stoliku, na krzesełkach. Na czymś tam. Pies do nas podszedł. No i to są smoki. Panie Piotrze... Pomóżcie pani Małgosi. Nie, to jest leciutkie. Czyj strój zginął, nie mogliśmy znaleźć? Smoczycy? Smoka. No, znowu? Tak. No ja... Widzisz, ona widzi ciebie tylko. Jak ty jesteś tam dalej, musicie się do siebie zbliżyć. Ty musisz do niej podejść. Ty mówisz, Amelka? To, Amelka, co ty tu robisz? Nie? Musisz do niej podejść. Wtedy, bo kamera będzie do was podchodziła. Coraz bliżej. Coraz bliżej, patrz. Zobacz, jak ona będzie szła. Widzisz, a ty stoisz, ty jeszcze dalej stoisz. Patrz, gdzie jest ten placek, tam. To stoisz tu, tak? No ty musisz do niej podejść wtedy, tak? I zobacz, jak kamera leci. Kamera będzie tak was ciągnęła, patrz, o tak. Ona się będzie na was patrzyła. I tutaj, i będziecie, jak już kamera będzie tu uciekać, to już musicie za nią iść. Nie, w tym momencie gadać ze sobą. No, ciężka praca. I ona sobie pójdzie tam, ona sobie tam pójdzie, o. Tak, będziecie gadać, kamera sobie idzie. Tak, gadacie, no i zaczynacie siadać na most. No,
poplaliście sobie. No a potem jest... Synku! Synku! No i co? Synku! Jesteś w domu? Jesteś w domu? Oho, moja mama wreszcie zakupi przepisy, że... Nie, że się dziewczyny przebierają, nie? Nie, że tutaj zarobić jakieś pieniądze na gołych cyckach. Nie, jak kolczugę zdejmuje, cholera! A wiesz co, może połóż się teraz? Może połóż się teraz. Proszę Państwo, w chwili takiego wprowadzenia. Dwa słowa. Wiadomo, od czego trzeba zacząć, jeżeli chodzi o ten film, nasz wspaniały film. Bunt czarownic w krainie bajek, jak już wszyscy Państwo zdążyliście się zorientować, jeżeli chodzi o tytuł. Natomiast co chciałem powiedzieć? Najważniejsza sprawa, czyli pieniądze, tak? Dzisiaj wejście jest za darmo i ten film powstał przy budżecie wynoszącym 0 zł. Z tego to też miejsca chciałem podziękować wszystkim, którzy brali udział w realizacji tego projektu, w szczególności moim wspaniałym aktorom. Proszę o powstanie. Zobaczmy ich wszystkich. Zasłużyli na brawa, ale podejrzewam, że będą jeszcze niejednokrotnie. Ale jak to się składa? Jak to się składa, są ważni, ważniejsi, najważniejsi. Drodzy Państwo, ten film, który będziemy za niedługą chwilę oglądali, nie powstałby bez takiej ważnej osoby, jaką jest operator. A naszym operatorem jest pan Piotr Gawroński, którego serdecznie chciałbym zaprosić, chociaż na chwilę do nas tutaj na scenę. Piotrze, zapraszam się do nas. Okej. Serdecznie z tego miejsca kłaniam się od niego wszystkim aktorom, operatorowi i reżyserowi, pani reżyserce Małgorzacie Lorenc również, ponieważ mówił, że nie wyobrażał sobie, że coś takiego może z tego scenariusza powstać. Był zachwycony, oglądał go w kółko i w kółko i w kółko i nie mógł się napatrzeć, więc mam nadzieję, że i Państwo coś miłego przeżyjecie. I nie, jeszcze mnie zabierzesz. Kolejną osobą, która przyczyniła się do powstania tego filmu, jest człowiek, który najlepiej wygląda w resztkach zbroi. Który najlepiej trzyma mikrofon. Który ma najlepsze ujęcie pocałunku, jakie w życiu widziałam. I który stoi obok mnie. Jego zaangażowanie, jego całej rodziny bardzo dużo dla nas znaczyło i też myślę, że ten film by nie powstał, gdyby nie on. Wzruszyłem się, naprawdę, nie myślałem, że zostanę doceniony. Zawsze byłem taki od brudnej roboty. Grzesiek, dzwoń po nich, Grzesiek, weź im coś powiedz, Grzesiek, no weź, zrób coś, żeby oni byli. Ale okej, wyszło jak wyszło. Drodzy Państwo, Asia jeszcze wspomniała o jednej bardzo ważnej osobie. O naszym reżyserze, czyli Gosia Lorenc. Słońce, zapraszam Cię do nas na chwileczkę. Chodź, mama, chodź. Mają to pewnie. Ile ja się nasłuchałam, drodzy Państwo. A ile ja się nasłuchałem. Wszystko. Naprawdę, proszę Państwa, będą osoby, których mimo tego, że nie będzie widać na ekranie, jak pani Mariola Paczewska, jak dziewczyna, która robiła rysunki, jak jeszcze bardzo wiele osób, które w jakiś sposób pomogło przy powstaniu tego filmu, też składam im ogromne dzięki. To miło, że tam siedzisz. Słowo tylko. Jak będą leciały napisy, nie wychodźcie. Będzie fan. Będzie fan. Nie wychodźcie, obejrzyjcie je do końca, bo myślę, że warto jest i poczytać to, co tam będzie leciało i też obejrzeć to, co przygotował Piotr. A ja znowu tutaj już całkowicie na zakończenie, bo widzę, że Państwo z niecierpliwością czekają na ten film. Drodzy Państwo, jeżeli Wam się będzie podobał, tak jak mówiliśmy o budżecie, jeżeli Wam się będzie ten film podobał, ja powiem tylko tyle, że nie chcemy zaprzestać na tym tylko jednym projekcie, ale będzie ich, chcemy, żeby było ich więcej. I dnia 15 października, jak już tutaj mogę w kwestii informacji powiedzieć, w Centrum Kultury odbędzie się spotkanie organizacyjne,
będziemy zakładali taki niezależny teatr rodzinny, tak? Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w tego typu zabawie, serdecznie Was zapraszam 15 października o godzinie 16 jeszcze w Starym Centrum Kultury. Dla wszystkich są miejsca, naprawdę nie bójcie się, sztuka filmowa, sztuka teatralna dużo wnosi do naszego życia i na pewno z pewnością wniesie do Was. I jeszcze jedno ostatnie słowo, jak będziecie Państwo wychodzili, naprawdę, tam będzie stała taka sierotka Marysia, w zasadzie czerwony kapturek. Jak Wam się będzie podobało, liczymy na jakieś maleńkie wsparcie na nasz kolejny projekt. Dziękuję Państwu serdecznie, oddaję głos teraz Pani Burmistrz. Nie wiem, czy Centrum Kultury A gdzie Wy uciekacie? Kto Wam pozwolił? To, że żeście coś stworzyli, to nie znaczy, że musicie uciekać. Proszę się trochę przedyscyplinować. Nie wiem, czy Stare Centrum Kultury, jak tutaj ktoś powiedział, zmieści wszystkich, bo wszyscy się teraz zgłoszą do filmu. Ja filmu nie obejrzałam, ale myślę, że nie zapeszymy, kiedy już dzisiaj podziękujemy. Bo za chwilę ten film obejrzymy i na pewno będzie wspaniały, bo i osoby, które go tworzyły, są wspaniałe. Asiu, na Twoje ręce wręczę dla wszystkich, którzy udział brali. Bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym się przyłączyć do życzeń, które tutaj złożyła Pani Burmistrz. Drodzy Państwo, naprawdę warto doceniać ludzi, którzy swój prywatny czas poświęcają na to, żeby nam umilić nasze uczeńskie wieczory. Gratuluję Wam, kochani, dziękuję za wszystko. Szanowni Państwo, ja film widziałem i życzę Państwu, żeby to zaangażowanie i ta pasja rozkwitała i żeby znalazła ciąg dalszy. I mam nadzieję, jeżeli wszystkie produkcje będą tak fajne jak ta, to naprawdę będzie super. Natomiast szczególne wyrazy podziękowania kieruję do Piotra Gawrońskiego. To nie tylko w związku z tym, że był świetnym operatorem podczas tego filmu, ale również w związku z tym, że wielokrotnie jako Centrum Kultury możemy na niego liczyć jako fotografa, jako montażystę, jako człowieka, który wielokrotnie bezinteresownie nam pomaga. Dzięki, Piotrze. Na zdrowie! Nie przedłużamy, zapraszamy na projekcję. Miłego odbioru.